Dzień dobry widzowie, wyruszamy z panem Erwinem dzisiaj, bo Kopcik po sobocie jest nieżywy, tak powiem, dał wpalnik. Ja się staram już nie chodzić na imprezy, taki grzeczny jestem, starczy w tym roku, w następnym chyba też. I ciśniemy dzisiaj, jest nowy użytkownik Surona w naszym mieście, Kamil. I ma tego ultra dużego, więc mega fajnie. I polecimy dziś w jakieś lasy, Kamil nas zabierze, bo on zna trasy, on jeździł na motorach ogólnie i kupił sobie Surona elektrycznego jeszcze. Więc ciekawie się zapowiada. Sprawdzimy sobie teren, obadamy i oby się obeszło bez gleby, bo ja dzisiaj jestem jakby ubrany tak normalnie. A ty już zamawiałeś części tuningowych do cholery i nic nie mówisz. Co ty, proszę, będziesz kierę zmieniał? Nóżki. Patrz, jaki mam plecaczek. Kurde, elegancki. Kluczyk. O, kluczyk duży. Fajne to jest, no. Chociaż widać ten kluczyk, bo one są za małe strasznie. Dawaj, wyjeżdżaj. Wykręci. Suron jest sprytny. Eko trip? No, można na eko jechać. Mamy eko, bo musimy kawałek dojechać. Czemu mój wolniej jedzie? Mój wolniej jedzie na eko, pa. I tyle. A, bo zębatkę mam. Większa zębatka, zapomniałem. I on na eko też wolniej jedzie. Ale chyba bardziej przyspiesza, aż jestem ciekawy. A czekaj, dawaj tu wystartujemy na równo. Jestem ciekawy z tą zębatką. Czekaj. Na eko? No na eko właśnie. Za chopką. Za chopką, od razu gaz za chopką. Dawaj, pyk i gaz. No, ciupkę szybszy. No i ale za to nie mam maksymalnej prędkości. To jest minus i plus, nie? Zapominam, że to jest tu cały czas. Ło, ale dziura. Pierwszy raz jadę z kamerką i mnie strasznie irytuje. Ło, błoto. Ale wleciałem. Ale się w błoto wrypałem. Idzie. Nice. Kurde, jakbym miał więcej mocy, to bym pewnie to łatwiej stawiał. Za to łapka i subskrypcja. Yes, yo. Hello. Yes, i Suron kolejny. Czy ktoś wymyślił jakieś bardziej, znaczy mniej k***wate zawieszenie do tego? Ja przecież to się idzie zabić na tym. A czemu? Co jest? Nie no, jest strasznie. Odbicia są strasznie. A ustawiałeś wszystko? No wiesz co, od dołu ma jeszcze regulację odbicia? Wiesz co, nie, chyba góra tylko, ale z tyłu są dwie bodajże. To muszę jeszcze sprawdzić. Musisz zobaczyć, bo na pewno jest. Ja w ogóle... Ale też wiesz co, może dopompować amor, bo ja też jak kupiłem to, no, to miałem taki flak straszny. 20 baru. Okej. Okay. I jest git. Ja nawet nie wiedziałem, jak to się włącza. Mam przejechany 1 km. O. Co, jedziemy gdzieś? Chyba tak. Lecimy do... na stare hopy, które kiedyś istniały. A tam jakieś młode chłopaki działają, coś tam kopią. Zobaczymy. Kajo, a coś takiego? Wiesz na to? Początek? Napisz do mnie na tym, napisz do mnie, co się zgadamy, bo mam mało czasu, nie? Się... Lecimy na 3 suronki. Ale leci na kole długo, ja pierdzielę. O kurde, zapowiada się ciekawie. Ale fajne traski, kurde, tu jeszcze nie byliśmy ogólnie, ale ciekawie. Nie wiedziałem, że takie coś tu jest. Zapomniałem o ist... Wow, to samo. A żeś kurde poszedł jak wściekły. Ja nie mogę go wyczuć w ogóle. Nie no, za tym dużym nie nadgonię. O kurde. Siema. Patrz, co tu się dzieje, ktoś to odżywił. Ole kurwa gad, co to jest? No to na spokojnie mogę leczyć. To? No. Ty się lecz. Ja Aj, duże to wszystko jest. Tam masz jeszcze w górę trasę, nie? Gdzie to przelotu jest? Stary, to jest taki ogień. Houston, I have a problem. O, jeszcze zeszło. Bo jeździsz jak świr. Jeździsz sobie to powietrza. Mocno. Ty, no z drugiej strony no sam wracać do domu. Zapalę fajkę, idziemy dalej. Bez tlenu. Dobra, to chłopaki lecą. Stary, powodzenia, nie zabij się. Zabij się, nie zabiję. Mocno. To jest wielkie. Nie no, na luzie. Przecież tu jest cała droga. To jest cała droga, nie? Jakie to jest wielkie. To na filmie pewnie i tak wygląda na małe, ale to jest naprawdę bardzo duże. Ile to jest metrów?
Kurde, no z 8 metrów przelotu jest. Dobrze, tu chłopaki wiele nie się rozjeżdżałem na rowerkach. Już niestety nie te kości i nie ta psychika, co kiedyś. Przecież to jest olbrzymie. Ja pier... dzielę. Ale faza, on jeszcze poleciał dalej gdzieś tam. Sflatowałeś? Ja pierdzielę, grubo. Dobra, tu jednak jest 10 metrów, nie 8. Ale no jest grubo. Ja pierdzielę, na Suronie takie coś polecieć to by była schiza w ciul. Jedziemy naprawiać łoponę. A tu są gapy jeszcze. O, to bym jeszcze poleciał jakoś. Ale tu trasek, ja pierdziu. Kurde, dobra, gonimy ich. Nie możemy jechać szybko, bo bez powietrza jedzie w dętce. Ale musiało mu wbić tą dętkę, że ona pękła w ogóle. Ta opona tak dobija, że ja muszę jechać asfaltem. Asfaltem, no dobra, to jedźmy. Chodźcie, pojedziemy po prostu bardzo powoli asfaltem. No tak spędź dyszek jakoś. O, naprzód przechylił, żeby nie dociskać tyłu. Mądrze, mądrze. Akcja koło. Dawaj małe od mojego wsadzimy teraz, zobaczymy. A ciekawe jakby takie rowerowe, normalne te wsadzić, nie? Myślę, żeby ci pozrywało to sześcian. Wszystko? No. Nie no, to koło to jest bydle. Akcja, reparacja zaliczona. Lecimy dalej. Nowe tereny odkrywać. Darwin, ready? Ready. Ready. Yeah. Wow, nie widziałem tej dziury. Dawajcie ten wał w dal lecimy. My tu ostatnio lataliśmy. Spoko. Z tamtej strony to się fajnie leci. Tylko jeden niech stoi i zobaczyć. Ja stanę. Stamtąd z dołu i tu. Jeszcze jak z Guziem tu lataliśmy, to był kawałek. On poleci chyba na flat. Tylko z tej strony jedź dróżki, bo tu są schody. Ale se poleciał ładnie. Skoczy sobie. O, ale pam. Wow. Fajny podjeździ. Podobało mi się. Dobra, wjechaliśmy w las. O, ale wyzdro. O, jest góra. Jest góra, stawia na koło. Co to się stanęło? Nie, tu za wysoko. Daszek. Gdzie tu się, gdzie tu? O kur. Zabrało w krzaki. O, hopka. O, to. O kurde, to też hopki są. Ja mogłem polecieć, ale dobra. Lecimy dalej. Downhill. Po. Dobra, będę wkładał strój następnym razem. Nie spodziewałem się, że będziemy gdzieś tak jeździć. Bokiem go! Drifterzy, co wyście jedziesz? Dobra. Powodzenia, stary. A bokiem, no to ja też muszę. Dobrze. Troszkę wolniej, ochraniaczy nie mam. Luźna akcja. Ło, jaka góra. Jak zawsze na GoPro tego nie widać. Co? O k***a. No tu jest. Jest trochę hardcore. O k***a. Podjedziemy, trzeba full monetę mieć. Bo jak się zatrzymam, to koniec. Zajebiście. No.
O, o. Drzewo, o. Tyle to nie! Spoko, tu jest taki lasek, co? No, fajnie. Mega. Grubo. Dzisiaj nie jest lekko. Ty, co się co na to? O kurde. I mam zablokowane koło, widzisz? Dziwne, bo przeskakuje. No. A nie dokręcić impulsem po prostu to? Nie. Całość? Właśnie trzeba było odkręcić. Masz impulsy w tym. Wiem. Akcja, reperacja, pierwsze dni z Suronem. Trzeba go dotrzeć. Nerwy, tam się obluzowała manetka chyba, czy hamulec. Imbusami się dokręciło i git. O, ten Suron jest nowy, duży. O kurde. I Kamil nie posprawdzał nic i tak wyjechał. A to wiadomo, nowe to może być niedokręcone wszystko, nie? Ło! Nich. Nich. Kiedy ty to zrobiłeś? Musimy rozpęd lepszy na początku mieć. Dobra. Ja nie wiem, my chyba nie podjedziemy tu. Dobra, próba numer dwa. Byle nie na gałęzie najgorsze, bo to ślizga. Jak się najedzie na gałąź, to przypał. Nie, skąd tu wziąć rozpęd? Spróbuję stąd jeszcze raz. O, Erwin leci, leci, leci. Czy tylko ja zostanę? Dobra. Musiałem linię znaleźć, bo wpadłem w poślizg na tym, na korzeniu. Nie ma się co poddawać. Ja pierdziele, łapy wysiadają. Dawno nie jeździłem. Tego się nie spodziewałem. Wow. Oj, zerpa. Nie no to nas ma kto zwieźć na. Ale nie ma żadnego problemu. Ale kaski są. Tak? Dodatkowe. Okej, okay. Kawka jest? Nie mamy. Cholera. Sonko. Wafle ryżowe mamy. Dobra, chciałem wam ogólnie pokazać, bo tu jest zjazd fajny. Tu? Ale nie będziemy tego panią robić. A nie, no pokażę. Nie. Ja nawet nie zjadę. Spokojnie, zjeżdżamy na dół, objedziemy strzeleckę i wracamy. Dzień. No pokażcie co umiecie. I tu jest problem. Nie dostały, bo my jesteśmy matki i babki. Naprawdę? Może tak moja mama. Maria, no. To teraz pod górkę. Jedziesz? Nie. Dobra, zawika. Jak ja się tu... A, przecież tu jest lekki. O nie, nie, nie! Panie kochany! Ne, ne, ne! A, drop! Drobka poleciał. E, to jeszcze okej, okay, ale... Pierdziu! Ała, ała, nie wiem czy to słyszeliście, ale się o kamienie poobijałem. Ale duża góra. O, co tu jest? Wieżyczka. Ale kamieniami wyrwałem teraz. Ta sorta. Erwinek! Pojechał gdzieś. A przyjedzie na widok. Ja się boję za tobą jechać. Nie wiem czego mam się spodziewać. Kamil, jak ogólnie Suron, bo ty się ze spalinówki przesiadłeś. Nie, no jest w porządku, tylko strasznie mało ta bateria skatarcza, wiesz? No, dzisiaj trochę... Ale jest bardzo lekki, mega poręczny. Poręczny, ale mówisz, że przód jest mocniej dociążony, przez co tył nie klei. Tak, to jest bardzo duża wada. Albo jeszcze spróbuję z
wpuścić powietrze z niej. Z tyłu? Bo też na niej jest mało rozmiarów, albo spróbuję wsadzić jakiegoś miękkiego mecelera, żeby bardziej to sklejało, wiesz? A. Ale ogólnie jest petarda, coś innego, trzeba wszystkie spróbować. Tak. U mnie już 33%. Jeszcze trzeba wrócić do domu, bo kawałek mam. Chłopaki, muszę lecieć, bardzo wam dziękuję. Dzięki śliczne. Co, jeszcze będziemy latać. Na weekend się umawiamy, nie? No i elegant. A w tygodniu po pracy jakoś? W tygodniu też git. Latali? A ja. Trochę tak. Kurde, a twojego słychać fest? Mojego słychać, no. No, jego tak, tych dwóch mniejszych nie. Właśnie muszę go oddać na wyciszenie. To jest takie za głośny. Coś tu brakuje. Waga, waga, no waga. Starczy? To do następnego. Trzymajcie się. Trzymajcie. Lajka, tak suba, jest. Tak komentarz. Jest. Komentarz, jaki komentarz? Dawaj na koło. O. Zostawcie komentarz, dawaj na koło. Pasuje idealnie dzisiaj. Dobra. Siemano. BMW stoi. Elegancko. Ciach, ciach, ciach. Podłączyć dziada do ładowania. I może pojeździmy jeszcze. Następny odcineczku, czyli dziś. Nie wiem, lubicie odcinki z Suronka? To napiszcie. Dajcie znaka, czy lubicie odcineczki z Surona. Będziemy robić. Elu. Kiedy jedziemy na park, no to jadą wszyscy z nami, razem z nami cały skład. Wszyscy jesteśmy ziomkami, tu zajawa ciągle trwa. Pozdro mordy z pegami, nieważne czy stick czy park, każdy poryty na bani.